Pruszkowie, z Nisz podejmował Wisłę Płock. Derby Mazowsza zakończyły się podziałem punktów. Najpierw wprowadzenie objęli gospodarze. W 24 minucie napastnik z Nicza Tomasz Hałas oszukał defensywę Wisły i było 1-0 dla Pruszkowian. Kwadrans później nafciarze wyrównali. Dokonał tego Marcin Pacan, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym z Nicza. Wynik 1-1 do końca meczu nie uległ już zmianie.